witajcie na kanale Piłka dla Wszystkich, na którym jak co tydzień podpowiadam Wam, jak podnosić swoje piłkarskie umiejętności. Dziś powiemy o tym, jak strzelać więcej bramek, a o tym z Radosławem Gilewiczem, człowiekiem, który sam w przeszłości strzelał mnóstwo bramek, a teraz pracuje nad tym z najlepszymi piłkarzami reprezentacji Polski. Cześć! Ok, Radku, co jest najważniejsze w takim razie, żeby skutecznie strzelać bramki? Moja pierwsza porada to jest przede wszystkim powtarzalność. Nawet najlepsi nasi napastnicy, jak Robert Lewandowski, Krzysiu Piątek czy Arek Milik, trenują regularnie strzały na bramkę z różnych pozycji, bo wydaje mi się, to jest jedna z najważniejszych takich, czy może kluczowych elementów. Ale czy w takim razie nie powinniśmy trenować z obrońcą? Z jednej strony tak, zgodzę się, obrońca musi być, ale w momencie, kiedy naprawdę dobrze się czuję, bo jeżeli mam tą powtarzalność, o której wcześniej mówiłem, strzelam regularnie gole, obrońca by się przydał, bo wtedy ten stopień trudności jest większy, a jeżeli nic mi nie wychodzi, jeżeli nie strzelam regularnie goli, to jednak proponowałbym bez przeciwnika. O czym jeszcze powinniście pamiętać? Nie bójmy się strzelać na bramkę z każdej pozycji, pola karnego przede wszystkim i nie tylko, bo za pola karnego również gole padają. Nie muszą to być mocne strzały, ale przede wszystkim precyzyjne. Dajmy pozwolić błąd zrobić bramkarzowi. Już się ktoś przygotowuje do wrzutki, to niektórzy, wiesz, lecą tutaj, niektórzy stamtąd tutaj, jeszcze inny tutaj. Ale w momencie, kiedy ty się ustawisz tutaj, jesteś dokładnie jak bramkarz stoi, jeżeli będzie mocniejsza piłka, to od razu ją czytasz, po prostu, że idzie na dalszy słupek, masz tą możliwość zakończyć akcję. Jeżeli czujesz to, że piłka idzie na bliższy słupek, to masz większe prawdopodobieństwo, że wyprzedzisz obrońcę, który już tutaj jest, który już tutaj stoi. Bo każdy obrońca jest skoncentrowany na tym, ale nie patrzy na ciebie, tylko patrzy tutaj na któregoś z ofensywnych piłkarzy. Rozumiesz? A tutaj to jest najlepszy przykład, będąc w świetle bramki, bramka Roberta Lewandowskiego, który na 1-0 u siebie w Warszawie wbiegł dokładnie z tej strefy, strzelając tutaj, wyprzedzając, demolując środkowego obrońcę z nabiegiem. Mówimy o nabiegu. Jeżeli ja już tutaj stoję, to miałbym 2 metry, nie ma szans wygrać z obrońcą. Rzadko się zdarza, bo już stoisz w miejscu. Ale jeżeli nabiegasz te 5-10 metrów, to jesteś w korzystnej sytuacji. To jest, pod tym względem jest duże prawdopodobieństwo, że strzelisz, nie? I tyle. Tak. Brawo! Bardzo ciekawa rada Roberta Lewandowskiego, który ostatnio mi ciekawą historię opowiedział, będąc jeszcze na samym początku w Borussii Dortmund. Wszystkie strzały w polu karnym oddawał, strzelając na siłę. Dopiero został ukierunkowany, że tak powiem, przez trenerów, żeby większość piłek takich niewygodnych, że tak powiem, przyjmować i szukać precyzyjnie oddanych strzałów. Przez to też wchodził w tą regularność, pewność siebie i myślę, że to też jest z tych elementów, które warto też poradzić i polecić wszystkim. Radek poszedł trochę postrzelać, więc my połączmy się z innym reprezentantem Polski aktualnym, Damianem Kądziorem. Cześć, Damian. Witam wszystkich. Damian, ty jesteś zawodnikiem kojarzonym z dosyć dużą bramkostrzelnością. Jaka jest twoja rada na to, żeby strzelać więcej goli, żeby być bardziej skutecznym? Znaczy, no ja jakimś tam specem takim to nie jestem. To byście musieli właśnie zapytać trenera Gilewicza czy Lewego na przykład, bo oni raczej są takimi specami od strzelania bramek i są napastnikami. Ja jestem skrzydłowym i pomimo, że tych bramek trochę strzelam, ale moje zadania na boisku są czasami troszkę inne, bardziej dogrywać tą piłkę. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o strzelanie bramek, no to też ta uniwersalność, tak, żeby być przede wszystkim w polu karnym, żeby starać się dochodzić do tych sytuacji, antycypować, gdzie ta piłka czasami może spaść, odbić się, szukać pozycji, na pewno no, przede wszystkim oddawać strzały na bramkę i się tego nie bać i ryzykować, tak, bo bez strzałów na bramkę nie będą padały bramki.
czasami nawet jakieś tam uderzenie z ciężkiej pozycji po rykoszecie i ta piłka wpada, no mi również takich kilka bramek zdarzało się zdobyć. Natomiast taką ważną rzeczą, na którą mi tutaj w Dynamo na przykład zwrócili uwagę i to na pewno też kolejna taka sprawa, którą tutaj dużo poprawiłem, to jest ten pierwszy kontakt, czyli te przyjęcie przed strzałem, które uważam, że jest tak samo ważne jak strzała, a może czasami ważniejsze, bo jak źle przyjmiesz, to jest ciężko później uderzyć. Natomiast tu dużo uwagę właśnie zaczęli mi zwracać na to, żebym te przyjęcie miał, można powiedzieć, takie przygotowujące już pod uderzenie i które umożliwi mi szerszy wachlarz możliwości na przykład strzelania tej bramki i to też wydaje mi się, że na przykład tutaj w Dynamo krok do przodu zrobiłem, ale to, co wydaje mi się taki slogan no, popularny, że musisz być w tym miejscu, no, gdzie padają bramki, no bo jak jesteś skrzydłowym, to musisz być w polu karnym, żeby tą bramkę strzelić, albo jeśli schodzisz na przykład ze skrzydła gdzieś tam do środka, tak jak ja mam na swojej pozycji, to oddawać te strzały na przykład z dystansu, żeby w ogóle była jakaś możliwość strzelania tych goli. Dzięki Damian, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę zdrówka. Tobie Radku dziękuję i za rady, i za praktykę, którą dzisiaj pokazałeś. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że pomogło. A z Wami widzimy się w kolejnym odcinku już w następną środę o 17:00. Do zobaczenia.